tygodników sieci w poniedziałek w nowym numerze. Temat tygodnia. Kto chce zniszczyć Jacka Kurskiego? Czyli kulisy batalii o telewizję polską. Jak to wszystko wyglądało? Dlaczego Rada Mediów Narodowych w tak zaskakujący, a dla wielu bulwersujący sposób zdecydowała się uderzyć w prezesa telewizji, który przecież rządzi ledwie kilka miesięcy, a mimo to ma już sporo sukcesów, choć rzecz jasna nie wszystko jeszcze jest idealnie. Jakie były kulisy tego wszystkiego? Dlaczego Rada finalnie swoją decyzję odwróciła, wycofała się z tej dymisji? O tym wszystkim piszemy, ale także rozmawiamy z Jackiem Kurskim. Tylko u nas, proszę Państwa, ekskluzywny wywiad z prezesem Telewizji Polskiej. Jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy i jak odpowie na zarzuty krytyków, czym może się pochwalić. Polecam Państwu tę rozmowę, pomaga wiele zrozumieć. We W sieci również o pierwszym roku prezydenta Andrzeja Dudy. W sierpniu objął urząd, w sierpniu zeszłego roku, teraz mija 12 miesięcy. To naturalny moment na podsumowanie. Marcin Wikło odwiedził miejscowość, w której Andrzej Duda zdobył rekordowe ponad 90% poparcie. Co dziś myślą wyborcy o naszym prezydencie? Jak go oceniają? Za co chwalą, a za co krytykują? Ale nie tylko o tym oczywiście, co myślą mieszkańcy tej małej miejscowości, ale także o tym, jak eksperci, politycy, dziennikarze widzą tę prezydenturę. Czy można już ją jakoś nazwać, określić? Czy widzimy, w którą stronę to wszystko zmierza? Ważne pytania, Marcin Wikło. W kontekście prezydenta z kolei Maciej Pawlicki, aktywista społeczny, ale także dziennikarz, który walczy o interes poszkodowanych przez banki frankowiczów, o prezydenckim projekcie ustawy. Projekcie krytykowanym, niestety bardzo nie idącym bardzo daleko, takim no, ulegającym wpływom banków. Czy tu coś można jeszcze zrobić? Gdzie jest ratunek? Bo sprawa jest poważna. Rzeczpospolita nie może porzucić setek tysięcy polskich rodzin, które utknęły w tej pułapce, nie mogą nawet sprzedać swoich nieruchomości, bo zwyczajnie kredyty są dużo wyższe. Poza tym We W sieci również ekskluzywna, obszerna rozmowa z nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Rozmawia Piotr Zaręba. Doktor Jarosław Szarek mówi, jakie plany, jakie pierwsze decyzje i jak widzi Instytut na instytucjonalnej mapie Polski. To również ważna rozmowa. Stale też stawiamy pytanie, jak idzie obozowi rządzącemu. Kolejni publicyści zabierają głos w naszej debacie o rządach PiS, tym razem Piotr Skwieciński. Polecam lekturę. Z kolei Stanisław Janecki o tym, jakie plany ma opozycja, a właściwie dlaczego nie ma żadnych planów i dlaczego jest naprawdę zapędzona w kozi róg. Polecamy również artykuł Andrzeja Rafała Potockiego o cudzie nad Wisłą, rocznica 15 sierpnia tej zwycięskiej dla nas bitwy, o aspekcie wojskowym, na czym właściwie polegał geniusz Piłsudskiego. Jak doszło do tego, że pewni swego bolszewicy przegrali, to tak boleśnie, że musieli bardzo szybko z Polski uciekać. A Dorota Łosiewicz proponuje przepisy na wspólne gotowanie z dziećmi. Uczmy dzieci gotować zdrowo. To także wspaniała rodzinna zabawa, integrująca, sposób na oderwanie od laptopów, telewizorów, komputerów. Bardzo wszyscy tego potrzebujemy. Trzeba dużo pracować, żeby dzieciństwo naszych dzieci było prawdziwym dzieciństwem, a nie wirtualną imitacją. Polecam W sieci, bądźcie Państwo z nami. Przypominam, bez wolnych mediów nie będzie wolnej Polski. I dziękuję za te wszystkie dobre słowa i za to wsparcie, które czujemy.